Witajcie moi kochani, w dzisiejszym sobotnim odcinku omówimy sobie o flomancję, czyli wróżenie z pępowiny. Na wstępie chciałbym podziękować mojej znajomej z jednego z magicznych Discordów, która podsunęła mi ten temat i w sumie również przygotowała skrypt do dzisiejszego odcinka Anoion. No cóż, przepraszam, jeżeli będzie coś za głośno słychać, ale jest sobota, jest pora koszenia, a no cóż, później nie będę ja miała za bardzo czasu, żeby zwyczajnie się przysiąść do odcinka. Więc jak już mówiłam, dzisiaj omówimy sobie wróżenie z pępowiny. Moja znajoma przygotowała dla nas dosyć ciekawy skrypt, takie podstawy. I ja to przeczytam, naprawdę jeszcze raz wielkie dzięki dla niej, bo temat jest ciekawy i moim zdaniem warto o nim mówić i pasowuje się po prostu w klimat, w tematykę tego kanału, czyli takie bardzo specyficzne rzeczy magiczne. Dobrze, zacznijmy od podstaw. Od właściwości pępowiny zależy jej jest nasz charakter, czyli jakie pępowiny miała. Właściwości taki jest nasz charakter. Przez pępowinę może być lewoskrętna, prawoskrętna lub nieregularna. W środku mamy żywę pępowinową i dwie nitry, na podstawie których między innymi możemy określić osobę. No i ogólnie samo zaczepienie pępowiny sposób jest ważny, czyli jak ta pępowina była zaczepiona. To takie najważniejsze, naprawdę ogólne rzeczy i teraz sobie troszeczkę przejdziemy. Bardziej takie skreślone informacje, czyli tak, pępowina łączy nasze ciało z naszym duchowym bliźniakiem łożyskiem, kiedy doświadczamy OB, albo takich stanów, to często widzimy taki srebrny sznurek idący z ciała. To nasza pępowina duchowa, w skrócie pępowina fizyczna daje nam życie, a pępowina duchowa daje nam połączenie z duszą, duszy z ciałem. Kiedy umieramy i nasze ciałko nie działa, to idziemy dalej. No i wiadomo, każdy ma na swoje teorie na temat tego, jak wygląda życie po śmierci, jak wygląda astral. Więc tutaj się nie rozwodzimy. Dobra. Dobra, nawet od jej kształtu zależy nasz ogólny temperament, zależy to też do oczepienia do naszego brzucha. Najprościej jest wróżyć bezpośrednio z pępowiny jako pamiątki. No więc możemy sobie zachowywać, jak tego godzinek jest to tradycją, żeby po prostu taką pępowinę zachować, wziąć i ją posiadać. I to jest najprostsze. Bezpośrednio z dni można wiele rzeczy. Na przykład każdy jest skręcony w jakimś kierunku, jedna ma ją w lewo, inna w prawo. Na przykład, no, osoba, co to napisała, ona ma prawo skrętną. Jeszcze inne nietypowe lub wcale. Potem dojdzie do tego grubość warstw zewnętrznych pępowiny, czyli otoczki. Im grubsza otoczka, tym większy pępek i tym bardziej nasza dusza jest wyrazista. Najważniejsze w tym wróżeniu jest połączenie naczyń pępowiny i ich zaczepienia do naszego brzucha. Każdy z nas ma po prostu inne zaczepienie. Podsumowując, mamy trzy główne naczynia w naszej pępowinie. Jedno żyło idzie tętnic, tak jak już wspomnieliśmy. Jeśli żyła jest szeroka, to znaczy o naszej inteligencji. Z kolei szerokość tętnic, czy o otwartości na informacje. Oprócz tego liczy się kąt tych naczyń, ale nie to powinien być po prostu trójkąt. Równoboczny. Ale nie jest po prostu idealny, to trzeba pamiętać. Każdy z nas ma inny kąt i liczy się to jak horoskop. Mniej więcej kolejne rzeczy. Chyba to jest najważniejsze. Czy sposób do czepienia do nas. Jeśli pępowina jest doczepiona cienko i lejkowato, to świadczy o opanowaniu. Kiedy jest doczepiona gwałtownie, znaczy to o impulsywności, ale jest to znaczenie bardzo złożone. Czasami 80% pępowiny jest odczepione delikatnie, a w jednym miejscu stromo, znaczy w ogóle spokojnie albo skłonności. To znaczy o ogólnym spokoju, ale skłonność do chwilowych nerwów. Kolejna rzecz to budowa pierścienia wokół naszej pępowiny. Znaczy jest w cudzysłowie. Jeśli jest mocny z góry i niewidoczny z boku i dołu, znaczy to o podstawie defensywnej. Całkowity brak pierścienia świadczy o wrażliwości, obecność z dołu, ofensywności, a pierścień z boku oznacza odporność na obgadywanie. Ogólnie to jest wiele informacji w tym. Po prostu to, jak kładzie się pierścień, to też ma wiele znaczeń. Okazuje się, że wróżenie z bezpośrednio z pępowiny jest najbardziej trafne, a wróżenie z pępka jest już mniej. Nie z tego powodu, że pępowina zostaje taka sama, a pępek mimo wszystko się lekko zmienia. Może idealnie nie pokazywać kształtu pępowiny z powodu na przykład bliznowarcenia, nie można ocenić,
Czyjeś pobyły na podstawie pępka, no właśnie, że to są jakieś bliznowe cienia się pojawiły w moim w przypadku tej koleżanki, na przykład pamiętam doskonale, której pępowiny, bo nie miała infekcji, przepuklin i tak dalej. Ta osoba, która sobie mi tutaj wszystko przygotowała. Ogólnie najlepiej jednocześnie analizować informacje z pępowiny i z pępka jednocześnie, bo wtedy jest dużo trafniejsza. Z samego pępka może nie być to tak, jak medycznie się dzieje w rzeczywistości. No i musimy nauczyć się lokalizować na pępku pozostałości po żyle pępowinowej. Zwykle jest to cienki dołek na górze, ale niestety nie zawsze cokolwiek widać, więc oglądając pępek musimy wyobrazić sobie pępowinę danej osoby, co jest dość trudne. W tych przypadkach po prostu no niemożliwe, nie jesteśmy w stanie sobie tego wizualizować, tego wyobrazić, tego w czarnym świecie określić. Kiedy na przykład jest w ciąży i proporcje się zmieniają. Taki przykład. I to tyle, taki naprawdę ogólny zarys tego tematu. Oczywiście jest jeszcze więcej informacji, ale stwierdziłam, że na razie dam taki wstęp. Jeżeli będziecie zainteresowani, mogę poprosić ową znajomą, żeby przekazała mi jeszcze trochę informacji. Wybrałam taki typ skryptu, taki typ odcinka, bo uważam, że branie informacji na temat mało znanych praktyk, o których mało piszą, jest mało informacji, ciężko coś konkretnego znaleźć od osób, które w tym siedzą, które to praktykują, które coś o tym wiedzą, które działają na tych praktykach półzamkniętych, jest po prostu moim zdaniem najlepsze, najtrafniejsze, skuteczniejsze, bo po prostu tego sobie mogą być najciekawiej, wiedzą, jak to przekazać i uważam, że tego typu odcinki z informacjami od różnych specjalistów, od osób, które w tym siedzą, są moim zdaniem dosyć ciekawe i jedną z przyjemniejszych form. Więc wielkie podziękowania dla mojej znajomej, dla mojej dziewczyny, która mi to sprezentowała, opowiedziała mi o tym i że mogłam w ogóle ten skrypt przeczytać, przekazać wam tą wiedzę. Dużo miłości zostawcie w komentarzach, bo naprawdę to był szacun. Informacje jest dosyć mało, są ogólne, ale jest to wstęp do naprawdę złożonego tematu, który można rozwijać, bo każda warstwa działa zupełnie inaczej, jak już wspominaliśmy, jest wiele wariacji. I po prostu, żeby was nie zanudzać, żeby nie było za dużo informacji, taki po prostu wstęp. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę nagrać kolejną część. Oczywiście dopytam się mojej znajomej i tak dalej. Dobra, kochani. Sobie lajki, dzwoneczek, komentujcie, piszcie, czy chcecie kolejne odcinki. Ewentualnie zbliża się nam pewne nie czarujmy się, jeżeli wszystko dobrze wyjdzie, to w środę. I widzimy się potem. Bajo!